W kontrolowanym okresie państwo było zabezpieczone w krew, a składników krwi wytworzono więcej niż wykorzystano dla potrzeb lecznictwa. System krwiodawstwa jest jednak wrażliwy na sytuacje nadzwyczajne, co ujawniła pandemia COVID-19. W 2020 roku spadła liczba dawców i donacji. Pomimo ich wzrostu w kolejnych latach, nie dla wszystkich wskaźników osiągnięto poziom sprzed kryzysu. W niektórych regionach odnotowano okresowe niedobory krwi, szczególnie tej z ujemnym czynnikiem RH. Ślimaczy się też tworzenie systemu E-krew, który miał być znakomitym narzędziem usprawniającym krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Tworzenie E-krwi pochłonęło już ogromne koszty, a końca prac wciąż nie widać.